Słuchacie Państwo nowego podcastu Polityki Insight – Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów, opisujemy ich zmagania i towarzyszymy im w podróżach po Polsce. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 8 stycznia. Ostatnie tygodnie obfitują w kryzysy międzynarodowe. Po północy czasu polskiego pociski balistyczne wystrzelone z Iranu spadły na dwie amerykańskie bazy w Iraku. Przed świętami w serii wypowiedzi z 19, 20 i 24 grudnia prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin skrytykował rezolucję Parlamentu Europejskiego uznającą pakt Ribbentrop-Mołotow za przyczynę wybuchu II wojny światowej i obciążył odpowiedzialnością za wojnę traktat monachijski. Przedwojennej Polsce zarzucił kolaborację z Hitlerem. Wreszcie wiemy już, że prezydent Andrzej Duda nie poleci do Jerozolimy na obchody wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, bo nie został zaproszony do zabrania głosu. Wszystko wskazuje na to, że polityka zagraniczna w niestabilnym geopolitycznym otoczeniu będzie jednym z najważniejszych tematów nadchodzącej kampanii prezydenckiej. W dzisiejszym Dużym Pałacu rozmawiam z Wojtkiem Szackim i naszym nowym analitykiem do spraw bezpieczeństwa, pułkownikiem rezerwy Wojska Polskiego i byłym ambasadorem RP w Afganistanie Piotrem Łukasiewiczem na temat roli, jaką polityka zagraniczna odegra w kampanii oraz o tym, jak wpłynie na szanse wyborcze kandydatów. Panowie, właściwa kampania wyborcza jeszcze się nie zaczęła, ale znamy już najpoważniejszych kandydatów i można powiedzieć, że wyścig już trwa. Może zacznijmy od przeglądu reakcji kandydatów na te wydarzenia międzynarodowe. Panowie, kto zabrał głos, co powiedział, ile w tych wypowiedziach było sensu? Może zaczęlibyśmy od końca stawki, czyli od skrajnej prawicy? No, nie wiadomo jeszcze, kto będzie kandydatem na prezydenta Konfederacji. Faworyt tych prawyborów, Krzysztof Bosak, nie wydaje się jakoś bardzo aktywny w tematach międzynarodowych. Więcej uwagi poświęca sprawom LGBT, homoseksualistom w ruchu narodowym, czy mogą być członkami ruchu narodowego homoseksualiści. Wypowiedział się w sprawie Putina, krytykując go za to, co prezydent Rosji powiedział o odpowiedzialności Polski za II wojnę światową. W sprawie Iraku, Iranu jego wypowiedzi nie znalazłem i prawdę mówiąc nie mam poczucia, żeby był na tym polu specjalnie aktywny czy specjalnie kompetentny. Dalej Szymon Hołownia. Szymon Hołownia zaprezentował zaledwie w jednej lub dwóch publicznych wypowiedzi swoje poglądy na temat spraw zagranicznych, przy czym były to, trzeba powiedzieć, wypowiedzi takie dotyczące raczej ogólnego obrazu polityki zagranicznej, tego jak wyobraża on sobie, że prezydent powinien ją realizować, niż adresowanie konkretnych wydarzeń. I jego reakcja na sprawy związane z wydarzeniami w Iraku i konflikt z Iranem sprowadza się do tego, że powinniśmy utrzymywać sojusz z Amerykanami, ale przede wszystkim równoważyć go sojuszem z Europą, czyli raczej takie miękkie, europejskie podejście do polityki USA wobec Iranu. Dalej jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Władysław Kosiniak-Kamysz, podobnie jak wielu innych polityków opozycji, wezwał prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego i jednocześnie skrytykował go za to, że tej rady nie zwołał, więc tak naprawdę pokazał się jako polityk szukający wspólnoty, szukający porozumienia. Nazwał prezydenta prezydentem osamotnionym. Jak rozumiem, on jako prezydent zaprosiłby m.in. Jarosława Kaczyńskiego i innych liderów partii, żeby z nimi porozmawiać w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chyba najostrzej i w sposób najbardziej wyrazisty zabrał głos najświeższy z tych kandydatów, czyli Robert Biedroń. Robert Biedroń tylko i wyłącznie skomentował atak wojsk amerykańskich na Sulejmaniego oraz ten konflikt z Iranem. Nie dał sobie możliwości powiedzenia czegoś więcej na temat polskiej polityki zagranicznej, tak jak on by ją widział jako potencjalny przyszły prezydent. Nazwał Trumpa wataszką. Jego zaplecze polityczne, do którego chyba możemy już jeszcze zaliczyć partię Razem, nazwało amerykańskich żołnierzy terrorystami. Więc to jakby dość mocno korbynowsko-lewicowo ustawia pozycję Roberta Biedronia. Przy czym tutaj jego cechą charakterystyczną z poprzednich kampanii, ale również chyba z tej, jest to, że jeśli Robert Biedroń ma doradców, to on raczej prezentuje umiarkowane stanowisko. Jeśli natomiast mówi od serca, no to to serce jest bardzo, bardzo, bardzo po lewej stronie. Dojechaliśmy do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska nagrała krótki filmik w mediach społecznościowych z wezwaniem prezydenta do zwołania tego mitycznego RBN-u. Została skrytykowana
od razu przez Andrzeja Zybertowicza, ponieważ ona to nagranie zrobiła pod Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Andrzej Zybertowicz uznał, że się pomyliła i że zmiksowała te dwie różne od siebie instytucje. Czy była to krytyka nieco nieuzasadniona, ponieważ o ile wiem, Rada Bezpieczeństwa Narodowego RBN zwoływana jest w budynku Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jako jedyne posiada pomieszczenie bezpieczne, którego nie można podsłuchiwać. Więc Platforma wydawałaby się mieć najlepszy potencjał do zajmowania się sprawami zagranicznymi, bo jest tam szereg byłych ministrów, wiceministrów, ambasadorów, którzy politykę zagraniczną znają dość dobrze i interes Polski powinni rozumieć właściwie, więc tego typu stanowisko nieco bardziej poważne, powiedziałbym, niż filmik sprzed budynku BBN-u. To krótko można tylko powiedzieć, że PO jest teraz bezkrólewie i to, że nie ma jasnego stanowiska w tej sprawie, jest funkcją tego, że nie ma lidera Platformy. Cała partia czeka na przewodniczącego, który później będzie pewnie wyznaczał ludzi, którzy będą się zajmowali poszczególnymi, za przeproszeniem, odcinkami życia publicznego. Sama Małgorzata Kidawa-Błońska ma znikome doświadczenie w polityce zagranicznej i nie ma wokół siebie jeszcze teamu ludzi, ponieważ dopiero ten sztab będzie formowany, jak już poznamy lidera Platformy Obywatelskiej, który będzie meblował ten sztab. Trochę późno. Takie jest życie. Dobrze, wreszcie najpoważniejszy kandydat, czyli Andrzej Duda. No on zabrał głos. On zabrał głos, ale według mnie w sposób dość zaskakujący, ponieważ i on kilka dni temu, a również dzisiaj wiceminister Przydacz z MSZ-u poinformował, że jeśli Irak poprosi rząd polski o wycofanie swoich żołnierzy, to takie wycofanie nastąpi. Co jest o tyle zaskakujące, że jesteśmy w Iraku, tych 200-kilkudziesięciu żołnierzy jest częścią większej koalicji zwalczającej państwo islamskie, przebywającej tam w ramach czy to umocowań natowskich, czy pozanatowskich, ale jednak koalicyjnych pod przewodnictwem Ameryki. Więc wyobrażałbym sobie, że normalnym sposobem postępowania w tego typu sytuacjach jest najpierw zwrócenie się Iraku do kierownictwa koalicji, albo do NATO, a następnie poszczególne państwa powinny realizować wytyczne odgórne, że tak powiem. Więc tutaj troszeczkę Polska tymi wypowiedziami z pewnością mocno wychodzi przed szereg, co podejrzewam budzi pewnego rodzaju konfuzję w warszawskich ambasadach. Rozumiem, że przez ten okres świąteczny, noworoczny dosyć dużo było głosów krytycznych. Znaczy ta nasza debata publiczna, jak często, żeby nie powiedzieć zawsze, była podzielona na pół, to znaczy pół sceny politycznej i komentatorów krytykowała Andrzeja Dudę za zbyt małą aktywność, druga połowa chwaliła za umiarkowanie i sensowne reakcje też poza tym obszarem widocznym dla szerszej publiczności. Jak wy oceniacie aktywność Andrzeja Dudy i czy nie jest tak, że ta rzeczywistość trochę bardziej złożona i że ta sytuacja nie jest taka tak jednoznaczna? Zgodnie w ogóle z polską tradycją, polityka zagraniczna raczej nie odgrywa roli wielkiej wewnętrznych rozgrywkach. Wprost przeciwnie, można nawet powiedzieć, w ostatnich latach ona jest skrajnie podporządkowana polityce wewnętrznej i zdaje się, że wydarzenia z Iraku zaskoczyły nieco naszą klasę polityczną, łącznie z prezydentem i jego otoczeniem. I ta reakcja nieco, powiedziałbym, taka no niezbyt koalicyjna, niezbyt sojusznicza, wynika po pierwsze z okresu świątecznego, kiedy liczne kadry analityczne i przedstawiające prezydentowi różne warianty działania po prostu przebywały na urlopach, czy też po prostu wyjechały. Po drugie, sam prezydent wydaje się polaryzować scenę polityczną w tym sensie, że na przykład nie zaprasza pozostałych polityków opozycyjnych do wspólnego omawiania, wydawałoby się, wspólnej sprawy, jaką jest zaangażowanie wojskowe polskich żołnierzy poza granicami kraju. A z kolei kandydaci wszyscy w zasadzie opozycyjni, jak jeden mąż, wzywają prezydenta do zwoływania właśnie takiego posiedzenia RBN-u. Więc widzimy, że opozycja w tej chwili działa raczej na jednoczenie sceny, raczej ci kandydaci, kandydatka przedstawiają się jako ci, którzy chcą z polityki zagranicznej na nowo uczynić arenę konsensusu politycznego, podobającego się Polakom, rzekomo. Natomiast prezydent chyba idzie właśnie naprzeciw temu stanowisku i wydaje się realizować ze zmiennym skutkiem, ze zmienną, że tak powiem, dbałością, czy też ze zmienną jakością własną wizję akurat w tym przypadku Iranu i Iraku.
No, nie zapominajmy też o kryzysie rosyjskim, który był nawet chronologicznie wcześniejszy. I tutaj prezydent Duda jest bardzo takim łatwym i oczywistym celem ataku opozycji. Po pierwsze, przez kilka dni go nie było, nie pokazywał się publicznie. Po drugie, nie odpowiedział Władimirowi Putinowi, co dla wielu ludzi, którzy nie znają się na dyplomacji, może być oznaką tchórzostwa, czy też po prostu braku kompetencji w polityce zagranicznej. Obóz rządzący odpowiada, że to było zaplanowane, skoordynowane i że właśnie tak miało to wyglądać i że była to reakcja podręcznikowa. Nawet minister Waszczykowski, który nie przepada za ministrem Czaputowiczem, swoim następcą, pochwalił publicznie działania ministra spraw zagranicznych, który wezwał ambasadora rosyjskiego na konsultacje. Natomiast Andrzej Duda tutaj padł trochę ofiarą najpierw swojego braku aktywności, a potem jak już wrócił do Warszawy, no to poszedł w orszaku Trzech Króli. I te obrazki prezydenta ze święta Trzech Króli 6 stycznia w zestawieniu z jego poprzednim milczeniem i z domysłami, a może był na nartach, myślę, że postawiły go w trudnej sytuacji, zwłaszcza, że Polska nie ma jakichś tutaj supermocnych kart. Na naszych oczach się trochę rozsypuje ta pisowska narracja o tym, jak Polska jest ważna. Do Polski nie zadzwonił nikt ze Stanów Zjednoczonych w sprawie Iraku, przynajmniej nic o tym nie wiemy. Andrzej Duda nie został zaproszony do zabrania głosu w Jerozolimie, w związku z czym nie pojedzie na spotkanie przywódców zachodnich i Władimira Putina w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Więc tutaj trochę widać po prostu jak na dłoni siłę, a raczej brak siły Polski, co jest w sprzeczności z tym, co PiS od dawna mówi. Natomiast w ramach tych kart, które Andrzej Duda miał, chyba zagrał tak, jak mógł zagrać. W ostatnich latach prezydent Andrzej Duda i polska dyplomacja słabo grają na nie swoim terytorium. Polityka zagraniczna jest właśnie takim przypadkiem, gdzie nie gra się na swoim terytorium i gdzie od zaplecza analitycznego, od zaplecza merytorycznego zależy, jak będziemy prezentować swoje racje, ponieważ no, cechą tej polityki w ostatnich latach jest skrajne podporządkowanie jej terytorium, na którym PiS i prezydent Duda grają dobrze, czyli terytorium krajowego. W sytuacjach zagranicznych wielokrotnie widzieliśmy no, właśnie takie dość niepewne zachowanie samego prezydenta i jego otoczenia, a ta sytuacja, która chyba troszeczkę uderzyła, tak naprawdę zaskoczyła również na władze w Polsce, w tym sensie, że jest to bardzo niepoddająca się właśnie kontroli rozwój wydarzeń i tutaj widać pewną nieumiejętność i zdaje się, że gdyby opozycja lepiej nieco merytorycznie przygotowała swoje wystąpienia w tej konkretnie sprawie, mogłaby zdecydowanie więcej ugrać, bo jak na dłoni ma wspaniałe argumenty. Polscy żołnierze ostrzeliwani przez irańskie rakiety, sojusz z Ameryką, kwestie cały czas rozgrywające się praworządności i tak dalej. To są rzeczy, które opozycja mogłaby w tym wrażliwym momencie, kiedy prezydent Duda się nieco odsłonił w ostatnich tygodniach, mogłaby je całkiem nieźle rozegrać. No właśnie, bo to trochę był przyczynek do naszej rozmowy. To znaczy dla mnie jest niesamowite, że z tego grona kandydatów, o których rozmawiamy, tak naprawdę żaden z nich nie sprawia wrażenia, jakby był bardzo dobrze przygotowany do sprawowania tej funkcji, a wydaje się, że kampania wyborcza w odróżnieniu od poprzednich, w niej będzie jednak ta polityka zagraniczna z racji na to, w jakim jesteśmy obecnie momencie historycznym, jak wygląda szerzej ta taka układanka geopolityczna czy geostrategiczna, wysuwa się na przód. Szczególnie, że też my rozmawiamy o tym, jak wyglądała polska polityka zagraniczna w polskiej polityce krajowej, patrząc na ostatnie 30 lat, kiedy rzeczywiście ona była raczej konsensualna. Mam wrażenie, że to, co mówicie, te reakcje, które wymieniliście, sugerują, że sytuacja się zmieniła i to dosyć znacząco. Znaczy Robert Biedroń mówi coś zupełnie innego od swoich kontrkandydatów. Krzysztof Bosak, kiedy w końcu zabierze głos, też prawdopodobnie będzie raczej antyamerykański niż proamerykański. Jest jeszcze kwestia słynnej ustawy 447. Władysław Kosiniak-Kamysz też tutaj prawdopodobnie będzie prezentował inne spojrzenie na kontakty z Rosją niż jego kontrkandydaci, z racji na interesy elektoratu wiejskiego, z racji też na jakąś tam przeszłość czy Waldemara Pawlaka, jakieś historie gazowe i tak dalej. Więc wydaje się, że pierwszy raz od bardzo dawna, jak już weszliśmy do Unii Europejskiej, weszliśmy do NATO, wchodzimy w taki okres w polskiej polityce, kiedy ta polityka zagraniczna może różnić i potrzebna jest wizja i potrzebny jest jak pomysł na to, kim my mamy być w tym świecie. I teraz chciałem was właśnie zapytać o kandydatów, kto
potencjalnie może jakoś się wybić na czoło stawki, szczególnie tych wśród tych opozycyjnych. Kto może punktować prezydenta Dudę? Kto ma największą wiedzę, doświadczenie? Kto ma sensowne zaplecze albo może je mieć? Jeśli chodzi o zaplecze, to jak wspomniałem wcześniej, to wydaje się, że pani Kidawa-Błońska dysponuje potencjałem do kreowania polityki zagranicznej, do odpowiadania na wyzwania, tak powiem, polityki zagranicznej w sposób najpełniejszy, bo ma po prostu najwięcej ludzi, którzy byliby zdolni czy też jej napisać, czy podpowiedzieć, czy też forsować nawet swoją wizję polityki zagranicznej. Bardzo interesującą wizję przedstawia, jak mówię, w tych nielicznych niestety wypowiedziach również Szymon Hołownia, który wydaje się być takim zrównoważonym kandydatem. Tak, on troszeczkę gra na takiego Hadeka europejskiego i zdaje się, że to jest o tyle uzasadnione, że jakaś grupa doradców się już tam wokół niego kreuje, aczkolwiek jeszcze nie znamy nazwisk. Wypowiedzi i Biedronia, i jego zaplecza, kompletny brak zajmowania stanowiska przez tych starych SLD-owskich wyjadaczy od spraw zagranicznych. No Wojtek, ale zapleczem, czy uważasz, że któryś z tych kandydatów, o których rozmawiamy, ma szansę być wiarygodny, ma szansę przekonać wyborców, też wyborców, którzy potencjalnie mogliby zagłosować na Andrzeja Dudę, do tego, że to on albo ona ma pomysł, wizję i będzie potrafiła lub potrafił prowadzić politykę zagraniczną. No jak patrzę na ten zestaw nazwisk, ten zestaw kandydatów, to mam wrażenie, że oni wszyscy marzą o tym, żeby ta polityka zagraniczna jednak na razie się od nich odsunęła jak najdalej, bo nie mam przekonania, że ktokolwiek z nich w ciągu tych najbliższych, no już tygodni w zasadzie, góra miesięcy, zrobi jakieś wielkie postępy w dziedzinie, na której się nie zna. Dyplomacja to jest rzecz, którą się trenuje latami. To są i kontakty w świecie, i znajomość mechanizmów państwa, znajomość instytucji. Tego się nie da wytrenować bardzo szybko. Rozumiem, że na przykład Szymon Hołownia musiał mieć jakiś dobry briefing przed wywiadem w Onecie, bo tak jak Piotr mówił, wypadł bardzo poprawnie, tak centrowo, tak właśnie jak powinien brzmieć kandydat. Natomiast ja oglądałem ten program i ciągle widziałem Szymona Hołownię trochę bardziej na scenie TVN-u niż jako kandydata na głowę państwa. Czym innym jest mówienie, że się startuje na urząd prezydenta, a czym innym na przykład mówienie o bezpieczeństwie polskich żołnierzy, o relacjach z Trumpem, jak Robert Biedroń nazywa Trumpa waszyngtońskim furiatem, to on sam sobie wystawia świadectwo, bo nie jest to język, którym się posługuje kandydat marzący o najważniejszej posadzie w Polsce. I nie jest to język, który przekona większość wyborców, mam wrażenie. Natomiast sam jestem bardzo ciekaw, czy to, że teraz sprawy międzynarodowe są na czołówkach mediów, czy to rzeczywiście będzie decydowało o preferencjach wyborczych. I czy to, że media się zajmują tymi tematami, sprawi, że również dla ogółu wyborców, dla milionów ludzi, którzy będą decydowali o tym, kto zostanie prezydentem, czy to będzie również jeden z decydujących czynników? I jeśli tak, no to źle wróży, prawdę mówiąc, wszystkim kandydatom opozycyjnym. Tym bardziej, że idzie bardzo interesujący rok w sprawach międzynarodowych i potrzebny jest namysł, analiza i do tego, żeby dobrze rozumieć tę politykę. Chociażby prosta sprawa, data znacząca dla kampanii, ale również znacząca w wymiarze międzynarodowym. 9 maja, defilada zwycięstwa w Moskwie, niezauważona zupełnie w ubiegłym miesiącu, w grudniu, wizyta Ławrowa u Trumpa związana była z tym, że Ławrow wręczył Trumpowi zaproszenie do odbycia wizyty i udziału w tej defiladzie. Mogę sobie wyobrazić, że Trump, będąc w swoim trybie kampanijnym, będzie chciał się pokazać jako jeden z przywódców z mocarstwa, jako największe mocarstwo, nawiązujące dobre relacje na przykład z Rosją. Oczywiście jest to scenariusz nieznany nam tak naprawdę, nie wiemy czy do tego dojdzie, zważywszy na styl prezydenta Trumpa, ale proszę sobie wyobrazić, jakie miałoby to efekty dla polskiej sceny politycznej, znajdującej się dokładnie po pierwszej turze. To może być dzień przed pierwszą turą wyborów. Albo dzień przed pierwszą turą wyborów. Prezydent Trump, nasz gwarant bezpieczeństwa, od 4 lat najwierniejszy sojusznik, jedzie właśnie do Moskwy świętować z Putinem zwycięstwo, gdzie Polacy będą gdzieś tam w trzecim rzędzie na loży, reprezentowani być może przez ambasadora. Tu są, wydaje mi się, w ogóle dwie dynamiki, o które chciałem was zapytać. Bo jedna jest taka, że przynajmniej przez jakiś czas, jeżeli nie przez całą kadencję, jeżeli wygrałby kandydat opozycji, no to ten kandydat musiałby koabitować z rządem pisowskim i ta polityka zagraniczna musiałaby być prowadzona
w jakim stopniu w uzgodnieniu pomiędzy Pałacem Prezydenckim a MSZ-em. To jest pytanie, na ile Polacy mają tego świadomość, ale jeżeli mają, to patrząc na ten przegląd kandydatów, czy w sytuacji ogólnego zagrożenia, poczucia niebezpieczeństwa i chaosu w polityce międzynarodowej, nie będą uznawali, że to jest pewien kłopot. Ale w drugą stronę jest trochę tak, że ci kandydaci konsensualni z kolei będą mieli tutaj jakieś takie dopalenie, no bo tak jak rozmawialiśmy, ta polityka zagraniczna, tak jak się w niej wychowywaliśmy przez te ostatnie 30 lat, była nacechowana jednak jakimś szerokim porozumieniem, nawet jeżeli oczywiście zawsze były spory, ale jednak wiedzieliśmy mniej więcej, w jakim kierunku powinniśmy iść, a prezydent Duda, który będzie musiał być na kontrze do swoich kontrkandydatów, jednak będzie tutaj musiał pokazywać inną twarz, tak? Znaczy nie będzie zwoływał tej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jednak będzie niechętny temu porozumieniu. Więc która z tych dynamik, waszym zdaniem, będzie ważniejsza dla tego wyścigu i która ewentualnie może przekonywać? Jeśli by zdarzyło się, że któryś z kandydatów opozycyjnych zajmie stanowisko w Pałacu Prezydenckim, to trzeba wziąć pod uwagę jedną rzecz. Pałac Prezydencki i BBN, pomimo swoich rozmiarów, to jest jednak ograniczony zasób kadrowy, jeśli chodzi o analizę polityki zagranicznej. Znacznie większy jest MSZ, znacznie większa jest nawet Kancelaria Premiera pod tym względem, czy MON, już nie mówiąc o takich instytucjach. Więc niesłychanie wzrasta rola indywidualnego znaczenia prezydenta w polityce zagranicznej, jego wiedza, jego kompetencje na tym polu. Jeśli on chce być partnerem z rządem, z którym miałby jakoś kohabitować, to musi naprawdę się na tym znać. Bo nie będzie miał zbyt wielu doradców, ani zbyt wiele możliwości, żeby nad rządem niejako panować, zwłaszcza nad MSZ-em czy MON-em w tym zakresie. Dlatego tak, ten element dotychczas pomijany w kampanii, on powinien być brany pod uwagę również w tym scenariuszu kohabitacyjnym. Po pierwsze, tak patrząc na polską rację stanu, no to chciałbym wierzyć, że prezydent z opozycji, kimkolwiek byłby lub byłaby, będzie się w stanie dogadać na tych najważniejszych sprawach z PiS-owskim rządem i wierzę, że ci najpoważniejsi kandydaci jednak byliby w stanie się porozumieć. Niezależnie od publicznych sporów, myślę, że jednak czy Małgorzata Kidawa-Błońska, czy Szymon Hołownia, czy Władysław Kosiniak-Kamysz byliby w stanie się spotkać, dogadać, porozumieć, gdyby światu groziła, no co tu dużo mówić, wojna. Bardzo optymistyczna wizja. Ja bardziej mi przypominam się spór o krzesło i tysiąc innych sytuacji, w których jednak przeważa potrzeba awantury politycznej nad polską racją stanu i myśleniem o tym, że wszyscy razem jakoś musimy to pociągnąć. Znaczy wyobrażam sobie, że pierwsza rzecz, którą zrobiłby nowo wybrany prezydent, to chciałby zwołać właśnie Radę Bezpieczeństwa Narodowego, a z kolei premier czy minister spraw zagranicznych by kombinował, w jaki sposób w takim spotkaniu nie wziąć udziału i że cała zabawa by polegała na tym, żeby pokazać, kto jest ważniejszy i kto tu kogo wzywa, kto kogo wita, jak podjeżdża i tak dalej. No i czy na taki RBN przyszedłby prezes? To jest główne pytanie. To by było główne pytanie. Podsumowując, bo powiem wam tak, ja sobie myślę, że te wybory są inne od poprzednich, bo jednak jest, myślę, że będą dosyć duże przepływy pomiędzy kandydatami, szczególnie w tej wstępnej fazie kampanii. Nie? Jak ja rozmawiam z różnymi ludźmi, to rzadko jest tak, że ludzie wiedzą, na kogo chcą zagłosować. To znaczy, abstrahując od wyborców Andrzeja Dudy, to jednak wymieniają dwóch, trzech kandydatów. Żaden niekoniecznie zadowala te gusty wyborcze moich rozmówców. Natomiast cały czas jest taka dyskusja, może ten, a może tamten, a zobaczymy, jak będzie wyglądała kampania, zobaczymy, jak się pokaże. Dlatego wydaje mi się, że ta polityka zagraniczna jednak może tutaj odegrać dużo większą rolę niż sobie wyobrażamy i niż pamiętamy, bo to może być jakiś czynnik przeważający. To znaczy, jeżeli się zastanawiamy nad tym, jeżeli jest wyborca, który nie chce zagłosować na Andrzeja Dudę, to myślę, że jeden z ważnych czynników, który będzie brał pod uwagę, to jest jak ten prezydent będzie właśnie funkcjonował w otoczeniu międzynarodowym. To moje pytanie do was jest w tej sytuacji, czy który z tych kandydatów, podsumowując, jest w stanie się na tym zbudować? I czy jednak to nie jest tak, że tutaj jest duży skok do wykonania, jest naprawdę duża nagroda do wygrania dla kandydata, który będzie w stanie przedstawić jasną, klarowną, zdecydowaną wizję polityki zagranicznej? No ja może zacznę od tego, który może najwięcej stracić i mam wrażenie, że Robert Biedroń może się najbardziej poślizgnąć na polityce zagranicznej, ponieważ on ma wizerunek wśród wielu swoich zwolenników jak takiego fajnego gościa, uśmiechniętego,
dążącego do porozumienia, kompromisu. I jeśli on podtrzyma używanie tego języka antyamerykańskiego, lewackiego, no to te marzenia o zbudowaniu dużej siły na lewicy dzięki jego dobremu wynikowi w wyborach prezydenckich prysną. Bo nie wierzę, że w Polsce istnieją tak silne antyamerykańskie odruchy, żeby Robert Biedroń mógł przy takim języku dobić do 15% w wyborach. Więc myślę, że Robert Biedroń może stracić najwięcej. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie zyska specjalnie, ponieważ polityka zagraniczna nie jest jakąś jego domeną. Również myślę, że wyborcy PSL-u nie są najbardziej zainteresowani Bliskim Wschodem. Myślę, że on tutaj się nie zbuduje. Dla Szymona Hołowni, no to co mówiliśmy obaj, czyli jego background showmana z TVN-u może być bagażem, balastem, mówiąc wprost, w tych wyborach. No i trochę wychodzi na to, że Małgorzata Kidawa-Błońska stoi przed największą szansą jako kobieta z największym doświadczeniem politycznym, jako już znana od lat polityk. Mam wrażenie, że ona najbardziej może w te buty wejść. O prezydenckości kandydata nie decyduje wyłącznie sam kandydat, ale przede wszystkim moim zdaniem jego otoczenie. W Ameryce jest coś takiego, co fajne zjawisko panditów, którzy występują masowo w telewizjach wszelkiej maści i opowiadają o tym, co ich prezydent albo ich kandydat zrobi albo nie zrobi w polityce zagranicznej. Wokół większości kandydatów poza panią Kidawą-Błońską mamy informacje o jakimś kręgu doradców, którzy na razie się nie ujawniają, ponieważ nie wiem, na co czekają, albo to jest właśnie chwila, kiedy powinni się ujawnić. Natomiast w przypadku pani Kidawy-Błońskiej, której uważam, że ma największe takie właśnie otoczenie, takie możliwości eksperckie, czy też wspierające ze strony innych członków Koalicji Obywatelskiej, to sama kandydatka się nie wypowiada. Więc mam troszeczkę takie odwrócenie pojęć, ale jednak jest to rzecz do skorygowania w jej przypadku i jeśli ona rzeczywiście swoją kampanię po rozwikłaniu sytuacji w Platformie rozpocznie z pełną parą, to faktycznie ma największy taki potencjał prezydenckości. Dziękuję bardzo i wracamy za tydzień. Pewnie wtedy będziemy rozmawiać o Robercie Biedroniu szerzej, bo to było dosyć zaskakujące ogłoszenie w tym tygodniu o jego kandydowaniu i myślę, że powinniśmy temu poświęcić rozmowę, ale w tym tygodniu postanowiliśmy się skupić na wydarzeniach międzynarodowych, bo niesamowicie dużo się dzieje, o czym też prawdopodobnie będziemy rozmawiać z Piotrem i z Markiem Świerczyńskim w piątek. Dziękuję. Dziękujemy. Dzień dobry, nazywam się Karol Tokarczyk i zapraszam do słuchania nowego podcastu Polityki Insight Przyszłość jest dziś. W naszej audycji rozmawiamy o technologiach i ich wpływie na nasze codzienne życie. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak sztuczna inteligencja, roboty, drony, biometryka czy internet rzeczy zmieniają społeczeństwo i nas samych. Szukajcie nas na SoundCloudzie, Spotify, w iTunes, Google Podcast i aplikacji radia Tok FM. Premiera już 9 stycznia. Partnerem audycji jest Orange Polska. Do usłyszenia.